Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny rok, nowy rok szkolny, rok edukacji w takiej oto sytuacji, kiedy poszczególne grupy społeczne tworzące polską oświatę straciły zaufanie do obecnej koalicji rządzącej, także do Ministerstwa Edukacji, bo to podejmowane są akcje protestacyjne nauczycieli, które związane są z brakiem perspektyw, jeśli chodzi o podwyżki wynagrodzeń. To zaufanie do ministra edukacji i do obecnej koalicji stracili rodzice. Przypominamy sobie tutaj sławetną sprawę projektu obywatelskiego sześciolatków i podpisów i odrzucenia tego w pierwszym czytaniu w polskim parlamencie. Na pewno to zaufanie tracą też uczniowie. Tutaj można by przywołać sytuację chociażby egzaminu maturalnego tegorocznego i tej grupy uczniów, którzy poprawiali wynik egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Niedawno odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Edukacji zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości właśnie dotyczące tego problemu. Nie będę go szerzej rozwijał, ale takie są realia. Wśród tych bardzo palących i pilnych spraw, które uważamy, że trzeba by załatwić, niewątpliwie zwracamy uwagę na zaniedbania, które są związane z brakiem opieki stomatologicznej w szkołach i to jest taki niewątpliwy słaby punkt, który trzeba szybko rozwiązać, bo badania i wyniki jakieś pojawiają są alarmujące, jeśli chodzi o taką prozaiczną rzecz jak próchnica, która dotyka to najmłodsze pokolenie. I zwracamy również uwagę na problem, który jest związany z otyłością wśród polskich uczniów. Według badań, które są prowadzone, niestety najszybciej problemem otyłości dotykana jest grupa polskich uczniów i to jest niewątpliwie również sprawa, którą trzeba szybko rozwiązać poprzez pewne działania systemowe, ale też poprzez dobre programy profilaktyczne i programy edukacyjne, które będą wdrażane. Dziękuję bardzo.